Kolejny punkt, projekt uchwały w trybie dwóch czytań, wyrażenie zgody na sprzedaż w przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, położonej przy ulicy Wielickiej 232. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1484. Pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Marta Witkowicz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości o powierzchni 31 arów 30 metrów kwadratowych składającej się z dwóch działek nieruchomości, która jest zabudowana budynkiem w stanie, można powiedzieć, dość takim zagrażającym trochę życiu i zdrowiu, wymagającym przede wszystkim wyburzenia, dlatego z tego budynku zostali wykwaterowani najemcy i w chwili obecnej ten budynek stoi pusty, oczywiście nie służy wykonywaniu zadań gminy, stąd propozycja, żeby go sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego skierowanego do wszystkich zainteresowanych. Cena za nieruchomość została określona na kwotę 1 627 254 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. W tej kwestii jednomyślną opinię wyraziła pozytywną Komisja Mienia i Przedsiębiorczości. Stanowiska są innych komisji. Nie widzę stanowiska klubów. Nie widzę. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zatem zamykam dyskusję i stwierdzam, że odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ustęp 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin zgłaszania autopoprawek na dzień 29 października godzina 15 i ostateczny termin zgłaszania poprawek na dzień 31 października godzina również 15.